B-E-A-T. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Może kolega, nie wiem, przywita się ze swoimi rękami. Teraz przybij wszystkim żółwiki. To będzie wyzwanie, ale... Nie wiem, czy wszyscy z Państwa sobie zdają sprawę, że te roboty, które tutaj oglądaliśmy, to nie są zdalnie sterowane urządzenia, one działają autonomicznie, prawda? Mogę powiedzieć coś? No, trzeba było specjalnie zaprogramować te roboty w systemie, który oczywiście nie zawsze na początku działał, trzeba było przeprowadzić czasami nawet setki grup. I żadna nie była... To nie jest łatwe, a profesjonalne roboty są jeszcze bardziej skomplikowane, przez co widać, że to jest tylko jakby pierwszy stopień tego. Tak, chłopaki udowadniają, że rzeczywistość robią z Iron Mana praktycznie jest na wyciągnięcie ręki. Jeszcze raz brawa dla nich! Dziękujemy.